Moi drodzy, jak pewnie wiecie, z poprzedniego odcinka byłem na koncie hakerki, więc w dzisiejszym odcinku postaram się wbić na Wojanowice jako hakerka. Więc zanim to zostawcie suba, dzwonem, łapkę w górę, bo i oglądajcie filmik do samego końca, ponieważ bardzo mało osób teraz ogląda mnie na bieżąco, więc mega byście mi pomogli, jakbyście obejrzeli ten filmik do końca. No więc cóż, lecimy i klikamy multiplayer, mam nadzieję, że tu są Wojanowice i są! Są Wojanowice! Jest pięknie, 0 osób jest na serwerze, więc chill, możemy sobie wbijać. I wow, widzowie, ej, tu są jakieś tajne komendy. Tajne komendy, jakiś gesit. Czy hakerka ma jakieś inne uprawnienia, nie wiem, nie wiem czy... Dobra, tu jest już ta wielka kula. Ja w ogóle nie byłem na Wojanowicach podczas tej wielkiej kuli, więc mogę się jej wreszcie przyjrzeć i... Nie, no, zbyt ciekawie to ona nie wygląda i... Dobra, ale no... Nie, no, ona jest taka wielka. Ta kula jest taka ogromna. Znaczy, to szok. Nie, no, ale to jest tak... Nie gadaj! Ej, widzowie! Ja w środku tego mam moją tajną bazę. Dobra, jako hakerka mogę chyba tam wejść, bo tam tylko Wojanowiczanie nie mogą. Ja niby jestem Wojanowiczanem, ale takim tajnym, ale w sumie, póki jestem hakerką, to mogę wbić do mojej tajnej bazy i sprawdzić, czy tam się nic nie dzieje przypadkiem. Halo, tajna baza Atomika, gdzie jesteś? Gdzie ja tą tajną bazę miałem? Tu są w ogóle jakieś tajne itemki. O. Księga... Co? Działka znaczona zieloną liną, przeznaczona palną Polianowi 64 bloku. Dobra, tu są jakieś dziwne, chyba, nie wiem, to jest jakaś faktura, czy księga wieczysta. Dobra, w każdym bądź razie, gdzie jest moja tajna baza? Jeśli ja mam tutaj opato game od Spectator, mogę sobie odpalić, dobra. Jest moja tajna baza, cała i zdrowa, moi drodzy. Ta cała i zdrowa. Dobra, jest pięknie. Póki jest moja tajna baza, to ja nie mam się o co martwić. Tutaj są torturownia, pamiętam. Dobra, ale ta kula jest taka ogromna. Ona zajmuje, nie wiem, pół Wojanowic. Nie no, pół może przesadziłem. Ale dobra, hakerka zawsze lata na Spectatorze, więc mogę sobie w sumie polatać. Jeśli bym chciał, to nawet bym mógł tutaj diamenty szukać na tym X-ray. A co to? Co to są za bazy nielegalne? Nie wiem, Wojanowiczanie się tutaj często bawią w jakieś bazy tajne. Nie wiem, naprawdę, szczerze mnie to dziwią te co niektóre rzeczy tutaj na tym podziemiach. Tutaj jest ta siłownia Nuba, to ja ją pamiętam. Tutaj jest przedszkole. Dobra, nie no, ale naprawdę czasami sobie ciekawie jest polatać jako hakerka, co nie? Nie dość, że jestem hakerką i w ogóle w ostatnim odcinku pokazywałem wam prawdziwą twarz hakerki, w sensie prawdziwego skina, ale jak wbija na Wojanowice, to od razu ten skin jest już taki hakerkowaty, co nie? Więc no, nie ma nikogo na serwerze, jestem tylko ja, czyli hakerka. Dokładnie. Nikogo tu dosłownie nie ma, co nie? I jestem ciekawy, kiedy Wojanowiczanie zbudują tutaj mojego lub hakerki skina. Dobra, mojego nie zbudują, bo ja jestem tajny członek. No ale kiedy hakerki zbudują? No niby hakerka, no jest na tych Wojanowicach już tak oficjalnie, co nie? Nie wiem. Dobra, to ale... O Jezu, ale ta świątynia oberwała. O Boże Święty, ale ta kula jest... nie lubię tej kuli, nie podoba mi się. Ale dobra, tutaj jest księga wieczysta, więc my sobie może ją w sumie odłożymy do tej skrzyni, bo no jak jest działka paliona, to jest działka paliona, odkładamy i dobra. Nie wiem, czy ta księga, ona, nie wiem, czy nie wiem, od kiedy ona tam jest, ale dobra, ale niech będzie, że tam jest, nie? Więc dobra, Wojanowice wyglądają z hakerki perspektywy naprawdę ciekawie, bo nigdy nie latałem tak na Creative, w sensie nie mam opa na przykład na Wojanowicach, więc ciekawe jest zobaczyć Wojanowice z lotu ptaka i tam są, o, już jest portal zniszczony, widzę, no nie wiem, no jest tu ciekawie, wchodźmy do miejsca, gdzie umarł Matruner, bo to jest, nie wiem, mój domek wysadzony, nie, pamiętam, ja dostałem gamę modę 1 na Wojanowicach. W ogóle zniszczę tego command bloka, co on tutaj robi. Dobra, nie wiem, raz kiedyś dostałem tutaj gałę modę 1 i zbudowałem sobie domek z diaksów. Nie, no to były piękne czasy. Dobra, polećmy sobie do miejsca, w którym umarł Matruner. Niestety, no nie, może hakerka go przywróci, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy hakerka zrobi, czy kogoś wróci na Wojanowice, bo jednak dużo postaci odeszło z Wojanowic, na przykład Haker, on, Herobrine, on...
nie wiem, Matt Runner. Nie wiem, ja bym chciał, żeby jakaś postać wróciła, niekoniecznie zła, tylko jakiś, nie wiem, Matt Runner, żeby wrócił, to by było mega świetne, bo na pewno widzowie by się ucieszyli. Tutaj jest domek, nieważne kogo, naprawdę nie pytajcie. Polećmy na Katilandię, bo tam naprawdę jest ciekawie i wiecie co? Wiem, co tam jest, bo tam haker, pamiętam jak jeszcze za życia hakera, to haker zrobił z Katilandii dosłowne hakerowice. Nie, czekajcie, chodźcie, pokażę wam, jak wygląda Katilandia teraz, bo Katilandia wygląda okropnie. Nie wiem, jak ta Katilandia może wyglądać. Po prostu dla mnie to jest szok, zobaczcie. Tu jest ten wieżowiec. Tu jest wieżowiec Paliona. W ogóle wszystko tu jest zielono-czarne. To jest szok, jak ta Katilandia wygląda. Nie wiem, kiedy... Aha, jeszcze haker przeniósł jej domek tutaj. No nie wiem, niby lepiej tutaj, fajnie tutaj jest, ale... Tutaj nie ma magazynu, magazyn zniszczył haker. No w każdym bądź razie, jest to naprawdę ciekawie. Jakbym chciał, to byśmy mogli nawet polecić na Palionowice, na Wojanowice 2.0. No ale już tam byliśmy na moich filmach, co nie, więc obejrzcie sobie moje poprzednie filmy. Będzie mi bardzo milutko, jak obejrzycie jakiś starszy filmik, bo no wiecie, więcej osób by obejrzało moje stare filmy, zobaczyły jak to ja zaczynałem. No nie wiem, no dobra, ja chyba się skilluję, nie mogę nic pisać, o dobra, już mogę. Fell of the world i... O, dobra. I sobie tutaj jestem. Dobra, jesteśmy już na Wojanowicach. Okej. I co my tutaj mamy? Czy tutaj coś tajnego się zbudowało? Chodźmy do królestw. Jeszcze. No to było moje kiedyś piękne królestwo. Moje piękne królestwo. Czemu go już nie ma? Albo tu moja tajna baza. Boże, ale piękne czasy. Tutaj jest jakaś klatka, w ogóle nie wiem od kiedy ona tu jest. Dobra, tu jest, piękne czasy. Te królestwa to były piękne czasy, pamiętam tą tajną bazę i w niej się nic nie zmienia. Ja co raz na jakiś czas tutaj przychodzę, bo tutaj były naprawdę nieciekawe rzeczy. Wybijacie na moje filmy z królestw, to tam na pewno jest ta tajna baza wiele razy. No dobra, okej. Widzowie, widzę, że... Na Wojanowicach z perspektywy hakerki jest mega ciekawie. Więc jeśli taki film ci się spodobał, widzu, to zostaw łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, więc pa!